Witam serdecznie na kanale przyrodaj.uj.p. Wakacje 2020 niestety się kończą, ale pozwólmy sobie na jeszcze jedną podróż w czasie, gdyż chciałbym Was zabrać w czasy prehistorycznych ichtiozaurów w 11 odcinku z serii Szybka nauka o prehistorii. Dzisiejszy odcinek dedykuję swojemu kuzynowi Piotrkowi, który bardzo interesuje się tym kontentem. A teraz już zapraszam Was do oglądania. Podstawowe info. Czas panowania ichtiosaurów, które należały do rybojaszczurów, ciągnął się od 245 milionów do 90 milionów lat temu, czyli między Triasem i Środkową Kredą. Podobnie jak walenie, które uważane są za dzisiejsze rybojaszczury, wyjątkowo często migrowały. Do tego nie potrafiły wychodzić na ląd, więc całe ich życie odbywało się w wodzie było to spowodowane zmianami i w ich budowie z powodu ewolucji. Tak właśnie wyglądają ich które dziś bliżej poznamy. Rekordowy rybojaszczur Shonisaurus popularis był najogromniejszym rybojaszczurem wszechczasów. Żył on w późnym Triasie Największe rybojaszczury z tego gatunku mierzyły 18 metrów długości, z czego ich czaszka miała aż 3 metry. Do tego ważyły one nawet 40 ton. A oto szonizaur, czyli największy rybojaszczur wszechczasów. Pierwsze rybojaszczury, pierwszy szkielet tego gada o charakterystycznym rybim wyglądzie znaleziono w 1811 roku w zatoce Lime Regis, mieszczącej się na południu Anglii. Pierwszy poznany przez naukowców gatunek to ichtiozaur pospolity. Co ciekawe, słowo ichtiozaur weszło w użycie 20 lat przed dinozaurem. I właśnie gdzieś w zatoce Lime Regis ukrywał się sz szk szkielet ichtiozaura. A czy wy na tym rysunku potraficie odnaleźć ichtiozaura? Przodkowie orki. Mozazaury przypominały z wyglądu orki. Osiągały one nawet 15 metrów długości. Okazy te pochodziły z kredy, ale nie tej do tablicy. Zaś wymarły 65 milionów lat temu, tak jak dinozaury. Tak właśnie wyglądały mozazaury. Porody ichtiozaurów. Ichtiozaury były żyworodne, a w niektórych przypadkach jajożyworodne. Położonym w Niemczech Holzmaden odkryto szkielety dinozaurów, które umarły w wodzie z powodu pozbawienia tlenu. Jednak niektóre okazy ichtiozaurów umierały niespodziewanie podczas porodu, tak jak na przykład Samita, z, z której wystawał noworodek tylko w połowie. Jest dużo skamielin dinozaurów, ale te w Holzmaden według mnie są najciekawsze. Żołądki ichtiozaurów. Uczeni z Niemiec zbadali żołądek pewnego ichtiozaura. Jego zawartością były haczyki głowonogów, takich jak kałamarnice. Tak samo dzisiaj kaszaloty polują na różne ogromne kałamarnice właśnie. Ichtiozaur miał świetne oczy, co umożliwiało mu lepsze widzenie w głębinach. Miał również lekkie kości. Podobno cechy ma dziś. To dowód na to, że ichtiozaury są wśród nas, ale w innej formie. A czy wy chcielibyście zjeść taką kałamarnicę? Możecie oczywiście napisać w komentarzu. Menu chińskiego ichtiozaura. Triasowe ichtiozaury, których skały odkryto na terenie Chin i Japonii nie odżywiały się kałamarnicami, tak jak omawiane poprzednio. Triasowe ichtiozaury żywiły się rybami oraz podobnymi do siebie gadami. Wynikało to z ich miejsca zamieszkania, którymi były płytkie wody. Tak więc co gatunek, to inne menu. Cechy triasowych ichtiozaurów. Pierwsze triasowe ichtiozaury miały krótkie pyski oraz długie ciała. Kojarzone są również z węgorzami, gdyż ich kręgosłupy wyginały się na boki, tak jak w przypadku węgorzy. Przez to miały swój oryginalny styl pływania z wiciem się na prawo i lewo. Taki właśnie styl zapożyczyły węgorze i właśnie tym stylem dziś pływają. Węgorz jest długi i wijący się na różne strony. Topowy fakt polskie ichtiozaury. Pewna nastolatka w okolicach Tarnowskich gór znalazła szczękę gada zamieszkującego morze. Wydarzyło się to w 2009 roku. Szczęka ta należała do triasowego ichtiozaura. Podobne prehistoryczne okazy odnaleziono w okolicach Annopola. Pamiętajmy, że w czasach dinozaurów nasz kraj pokrywały niegłębokie morza. Wtedy gady były nieczęstymi okazami, a jeśli nawet zostały zwłoki, były one pożerane przez padlinożerców. Przez to skarby z Annopola nie były w całości. No i co, znalazłyby się takie dinozaury nad Wisłą? Oczywiście, żeby się znalazły. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. 10 łapek w górę pod tym filmem to kolejny materiał tego typu. Zapraszam was również na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Tymczasem życzę wam miłego roku szkolnego. Do zobaczenia.